Pierwszą wzmiankę Honza na twój temat na stronie klubowej Rekordu znalazłem datowaną na 18 lipca 2011 roku. Jakby nie spojrzeć, to jest 10 lat spędzonych w cygańskim lesie. Kawał czasu, piękna historia. Co pamiętasz z pierwszych dni pobytu w cygańskim lesie? Spotkanie z prezesem, to na pewno pamiętam. Tak jak mówisz, no, jest to piękna historia, ale przyszedł czas na zmianę i coś się kończy, coś się zaczyna. Mam nadzieję, że kolejnych 10 lat, których spędziłem tutaj, no to kolejnych będzie tak samo dobrych jak te minione. Wcześniej przed przyjściem do Rekordu była FC Nowa Katowice, Akademia FC Pniewy, pierwsze medale, sukcesy, Mistrzostwo Polski. Jak wspominasz pierwsze lata w Polsce, zanim trafiłeś do Bielska-Białej? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Muszę też z tego miejsca podziękować Radkowi Polaskowi, który mnie wprowadził do Jango Katowice, przepraszam. Spniewam je. To był też fajny sezon. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy odchodziłem z Katowic, no to też już byłem w kontakcie z prezesem, ale chciałem wtedy jeszcze powalczyć o Mistrzostwo Polski z Akademią, która była wtedy na szczycie Polskiej Ligi i też zagrać po raz pierwszy w koszulkach polskiego zespołu w europejskich pucharach i to się udało. Tak naprawdę, kiedy przychodziłem do Rekordu, to nie spodziewałem się tego, że osiągniemy aż tyle, co osiągnęliśmy. O tym za chwilę. 13 lat w sumie zatem w polskim futsalu, więc jak mało kto możesz ocenić, jak ten futsal w naszym kraju się zmienią. Na lepsze? Na pewno na lepsze, ale w kontekście do tego ostatniego sezonu, który teraz minął i który jest taki świeży i mam go w pamięci, no to ten ostatni sezon, bym powiedział, w momencie, kiedy się poszerzyła liga na prawie 18 zespołów, no to myślę, że poziom się zatrzymał. I to był zły krok, albo inaczej, to był krok do tyłu. W tak zwanym międzyczasie z biało-zielonymi, z rekordzistami zdobyłeś 6 tytułów Mistrza Polski, 3 Puchary Kraju, 4 razy podnosiłeś Super Puchar Polski. Każdy z tobą w składzie, już na zawsze, każdy z medali, każdy z pucharów, każdy z trofeów będzie się nierozłącznie wiązać z Honzą Janowskim. Nieprawdopodobna historia. No tak, tak. Bardzo cieszę z tego powodu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodziewałem się tego, że po przejściu do Rekordu osiągniemy tyle sukcesów. A jednak udało się, myślę, że to jest, można powiedzieć, maksimum, co udało się wyciągnąć z tych 10 lat. Bo tak jak powiedziałeś, tych trofeum było bardzo dużo. Bardzo cieszę się z tego i mam nadzieję, że po moim zakończeniu kariery Rekord będzie kontynuował to i pewnie jestem w to przekonany, że będę kontynuował dalej kolejne sukcesy. Pomówmy przez chwilę o zdrowiu. Kontuzje się zdarzały praktycznie co sezon, ale nigdy nie było to nic długotrwałego, coś, co wykluczałoby ciebie z gry na dłużej. No tak. Miałem szczęście w tym, że nie miałem, tak jak powiedziałeś, ważnej kontuzji i to pozwalało na to, żeby podnosić poziom swojej gry, że nie miałem długą przerwę, jak niektórzy zawodnicy. Powiedz, Honza, łatwiej było w drużynie, kiedy byli tutaj Radek Polaszek czy Michał Dżambo-Zajdler? Na pewno było lepiej pod względem, mogłem sobie po czesku pogadać z kolegami. Ale jeżeli chodzi o po stronie sportowej, no to myślę, nie widzę różnicy. Bo naprawdę aktualny zespół jest tak mocny, że nie widzę różnicy między graniem sprzed lat i teraz. Honza, a jak zmieniał się Rekord jako klub, jako drużyna przez tych 10 lat? Przewinęło się multum ludzi przez szatnię numer 10, byli kibice, nie ma ich, wrócą w nowym sezonie również na trybuny. Na hali przystartowej 13 chyba mnóstwo zmian. No, zacznę od kibiców. No, myślę, że to jest bardzo duża strata ogólnie dla sportu, bo nie ma co ukrywać, sport uprawnia się dla kibiców
i mi osobiście bardzo tego brakuje, tych emocji, oni wymagają od nas, oczekiwają i gramy po prostu dla nich. I to jest bardzo bolesne, że ich nie ma. I do rekordu jak się zmieniał, no od początku, od samego początku, kiedy przyszedłem, no to szedł w stronę profesjonalizmu. I myślę, że w tym momencie jest to w 100% profesjonalny klub. I to zapewnia te sukcesy. Przez wiele lat dzierżyłeś opaskę kapitańską. To niesłychana odpowiedzialność, zważywszy na to, że w ostatnich latach zespół rekordu zawsze cechowały osobowości, indywidualności. No bardzo, bardzo cieszę się z tego, że mogłem przez kilka lat być kapitanem. Jest to ogromna odpowiedzialność, jak na boisku, tak poza boiskiem. Mam nadzieję, że moja postawa w meczach ligowych, pucharach, Europie, no, że pomaga z mojej pozycji wykonać tych sukcesów. Zawsze dla Ciebie bardzo ważnym aspektem w Twojej karierze futsalowej była reprezentacja Czech. Z nią sięgałeś po medale Mistrzostw Europy. Z nią zakończysz karierę zapewne na Mistrzostwach Świata na Litwie. Będziesz się przygotowywał do tego czempionatu? No to jest trudny temat. Trudny temat, bo Mistrzostwa Świata miały być w zeszłym roku i tak to szczerze też sobie zaplanowałem, że po awansie zagram na mistrzostwach i po sezonie zakończę karierę w Polsce. Niestety przez pandemię o rok przesunęły się te mistrzostwa i ze względu na to, że od lipca będę normalnie pracował, brał udział w klubie sportowym w Czechach na dużym boisku, no to szczerze na dzień dzisiejszy nie mam odpowiedź na to, czy zagram na mistrzostwach, czy nie zagram. Bardzo bym chciał, ale już nie do końca to zależy ode mnie. Pozwolisz, że będę kontynuował ten wątek, co dalej? W sporcie czy poza nim? A jeśli w sporcie, to w jakiej roli? Bo pamiętam, że miałeś już epizod, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży w rekordzie. Tak, przez jakiś czas tutaj z kolegami z szatni szkoliliśmy młodzież. Bardzo fajne doświadczenie, właśnie chciałbym to kontynuować i nie tylko to. Już na dzień dzisiejszy jestem u nas w Czechach w jednym klubie w zarządzie. Prawdopodobnie od nowego sezonu będę też trenerem właśnie dzieci. Chcielibyśmy szkolić młodzież, bo to jest w dzisiejszym sporcie to najważniejsze. Jeżeli zostanie siła, no to chciałbym sobie jeszcze pograć na dużym boisku. Czyli rozumiem, że możemy liczyć na dalszy ciąg współpracy rekord Honza Janowski? Myślę, że na pewno. Na 100% się zobaczymy. Mam nadzieję, że będę dużo czasu na to, żebym mógł przyjeżdżać na mecie. Nawet zrobić jakiś sparing międzynarodowy. A teraz wróćmy do szatni numer 4, w której siedziałeś przez 10 lat. Najzabawniejsi ludzie. No to na pewno z aktualnych czasów, no to jest Michał Kubik, Łukasz Mentel. Myślę, że ci dwa no, na pewno się wyróżniali, jeżeli chodzi o zabawę. A trenerzy, osobowości? Andrea Buciol, Andrzej Szłapa, wcześniej Adam Kryger. Z trenerami, no każdy ma coś, każdy daje coś innego. Że tak powiem, zacznę od Adama Krygera, no to trzyma bardzo dobrą atmosferę w zespole. I właśnie uważam, że dzięki temu zdobyliśmy ten pierwszy historyczny tytuł mistrzowski. Wcześniej był Andrea, też wnosił coś innego, coś specyficznego. Wiadomo, że to jest Włoch, jego emocje są typowo południowe, więc wnosił coś innego dla nas tutaj Polaków, dla nas Czechów. No i Andrzej, co tu dużo mówić, no pięć tytułów mistrzowskich z rzędu. Andrzej, że tak powiem, nam dawał dużą swobodę, jak na boisku, tak poza boiskiem. I myślę, że to też wielkie dzięki dla niego, bo to duża zasługa, że zdobyliśmy właśnie tych pięć mistrzowskich tytułów w rzędu. Sam jesteś człowiekiem spokojnego usposobienia, ale czy ktoś lub coś kiedykolwiek Ciebie tutaj w rekordzie zdenerwowało? No na pewno, raczej na pewno, ale takich rzeczy się nie pamiętam. Pamiętało się tylko te miłe wspomnienia i ty zawsze zostaną w sercu, więc tego na pewno nie pamiętam. To szybko przechodzi.
Poza zdobyłeś na parkietach futsal ekstraklasy ponad 90 goli, z czego niemal 70 dla biało-zielonych barw rekordu. Pamiętasz jeden jakiś szczególny, wybitny, wyjątkowy? No pierwsze, co pamiętam, no to jest bramka w Chorzowie z Noziciek. Sam się tego nie spodziewałem w trakcie tego meczu. Po świetnej piłce, wtedy chyba Sani Bondara, no to się udało strzelić ładną bramkę i to pamiętam na pewno. Na koniec pytanie. Czy liczyłeś, ile kilometrów przejechałeś w drodze z Ostrawy do Bielska-Białej przez te wszystkie lata? No na pewno nie pamiętam, na pewno nie liczyłem, ale ja mam z domu gdzieś 60 kilometrów, więc łatwo sobie to policzyć mniej więcej. Ze względu na to, że jest tak blisko, to mam nadzieję, że się zobaczymy jak najczęściej w przyszłych latach i że będziemy dalej współpracować. No za piękne dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo również.